Ustawa antysitwowa to pomysł Pawła Kukiza i jego współpracowników. Krótko mówiąc, chodzi o to, by najwyższe stanowiska w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jak i w strefach ekonomicznych, nie były obsadzane z partyjnego klucza. A tak wygląda to według kukizowców obecnie. W tej chwili w większości spółek Skarbu Państwa są członkowie PSL-u, tak? Wiemy to... Spółek rolnych. To są członkowie PSL-u, to w 90% ich rodziny. Dlatego kukizowcy chcą, by najważniejsi menedżerowie w tychże spółkach byli wybierani w konkursach. Według Kamila Ciupaka z PSL-u konkursy obowiązują. Nie wyobrażam sobie, żeby osoby bez znajomości języka, bez odpowiedniego wykształcenia były w stanie rozmawiać z inwestorami z całego świata. Ustawa antysitwowa to w tej chwili projekt, którego realizację po wejściu do Sejmu deklaruje Paweł Kukiz. MPO w Lubinie. Utrzymanie czystości i porządku ulic. Wywóz odpadów. Selektywna zbiórka odpadów. Wynajem kontenerów. Zapraszamy do naszego biura obsługi klienta Lubin, Rynek 28, drugie piętro. MPO w Lubinie. Dbamy o środowisko.